Witam, kochani. Ktoś niedawno zapytał mnie, czym są kroniki Akaszy. Dobre pytanie. Aczkolwiek zdarzyło mi się kilka razy w życiu spotkać z tym sformułowaniem, to jednak nigdy nie zagłębiłem się w temat. Dlatego nie w tym rzecz, aby kształtować Tobie Twój światopogląd, Twoje jasne postrzeganie, bo masz w swoim sercu swoją prawdę, ale jeśli chcesz, jeśli jesteś na to gotowy, możesz podążyć w głąb swego serca i wraz ze mną przyjrzeć się niektórym aspektom zobaczenia tego jako człowiek, bo choć budzimy się jako bogowie, to jednak na poziomie umysłu darem i godnością naszej nauki jest zobaczenie postrzegania tego świata tak jako Bóg, ale jednak zaliczeniem jest zobaczenie pełni tego świata jako człowiek. Dlatego idziemy dalej, bo mamy świadomość tego świata, z którego wychodzimy i w ten sposób nie zatrzymujemy się na podanych nam prawdach. Ukochani, wyobraźmy siebie, że jesteśmy stwórcą wielkiego świata, że sami sobie jako ludzikowi w programie komputerowym, do czego można porównać nasz świat, dajemy sobie program, w którym spełniamy się jako ten ludzik, jako też oddzielność. I poprzez budzenie tego ludzika doświadczamy pełni, doświadczamy prawdy, że jesteśmy tą jednością, tą nieskończoną przestrzenią, że jesteśmy w wielu przestrzeniach, że czas naprawdę nie istnieje, że jesteśmy tak w teraz, tak w przeszłości, tak w przyszłości. I to nasza świadomość decyduje o tej podróży. Możemy podążać, przemieszczać się. Zatrzymujemy siebie w momentach, kiedy przywiązujemy się do nauki, kiedy przyjmujemy prawdy tego świata. No chociażby, że kronika Akaszy jest nieskończonością wiedzy i informacji. Tak. Ale tylko w tym komputerze. Tylko w rodzaju Matrixa, w którym doświadczamy. Bo przyjmijmy prawdę, że jednak w tym świecie nic bez liczbowego programu świata naszych stwórców, naszego Boga, którym przyjęliśmy, który dał nam doświadczenie świata śmierci i demony, które podano nam w księgach jako temu, czemu mieliśmy dawać siłę. Nic tutaj nie działo się bez ich woli. Aczkolwiek wmawiały nam, że mamy wolę, że to my wybieramy. Ale tylko dlatego, abyśmy się obwiniali za swoje czyny, abyśmy widzieli, do czego prowadzi nasza złudna nauka i dlatego podawane nam były takie doświadczenia, abyśmy ciągle w nich tkwiły. Ukochane, naszą świadomość podzielono na wiele sektorów, na wiele inkarnacji, w które schodziliśmy i dlatego pozornie dawano nam rodzaj boskiej nieskończoności utożsamianej z ósemką. Dlatego przyjrzyjmy się, że naprawdę jest to koło, w którym błędnie podróżowaliśmy w czasie i przestrzeni, przeskakując przez wiele przestrzeni, wiele obszarów nauk, ale tak, aby ciągle powracać, aby zapętlać się. Zobaczmy
chociażby jedną z takich przepowiedni, jaką jest kod Biblii, jaką jest ukryty zapis, w którym można odczytać prawdę, no, przykładowo, kolejnego prezydenta, który będzie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Jest to dowód na to, że żyjemy w zapętleniu, że powtarzamy wciąż te same lekcje i taki program podały nam liczbowe światy, które nam go dały. Nie mówię tego, że kronika Akaszy nie jest pomocą, ale jest ona tylko bazą danych, tylko biblioteką w świecie śmierci. U zmysłów to sobie teraz. Jest bazą zgromadzoną nam właśnie z tych podróży, poprzez które przemieszczasz się, poprzez czas i przestrzeń, ale jednak wędrujesz z nurtem tego świata, z nurtem zakrzywionych czasoprzestrzeni, które naprowadzają nam na koło. A tobie się wydaje, że te koło jest przewrócone i tworzysz boską nieskończoność. To jednak podróżujesz ponownie w nicość po to, aby się wychylić i zaczerpnąć światła. Ale kiedy czerpiesz to poprzez umysł, nie wychodzisz ze slalomu, jakim to koło jest, i ponownie powracasz, to cię ściąga, bo umierasz. I ta świadomość ponownie wciąga ciebie w świat śmierci, a tam jesteś preparowany, bo wmówiono ci, że masz duszę, jakkolwiek czujesz, że inne światy tego nie mają, bo zapominasz o swoim duchu, że twój duch jest nieskończonością, dlatego dostajesz kolejną duszę i kolejne programy. Ale powiedzmy, że jesteś w tym wcieleniu, skupmy się na tym. I kiedy zbyt daleko sięgasz, dostajesz wiele pomocy, abyś z tego nie wyszedł. Chociażby śnienie. Bo trzeba pamiętać, że noc jest kompromisem tych światów z nami. Że jako świetliste istoty dostaliśmy tak dzień jako noc. Aby w dzień ładować akumulatory, którymi jesteśmy dla tych światów, aby w nocy to oddawać. I tak żyliśmy w cyklach, począwszy od dnia i nocy, i poprzez programy senne dosłownie wpajano nam, wgrywano nam ponowne programy. My cieszyliśmy się, że dostaliśmy pomoc, że dostaliśmy rozjaśnienie, ale z danym programem wgrane zostały ci kody. Tak, abyś jednak nie odnalazł swojej drogi, aby cię odrzuciło od ścieżki, przykładowo serca, abyś nie widział agresji, którą emanujesz, chociażby dlatego, że razi cię światło innych, którzy się budzą, bo ta droga przebudzenia jest nieuchronna i ona dzieje się na ziemi. Natomiast doświadczenie, które stworzyliśmy, w pewien sposób przerosło nas tak głęboko, stało się tak potężne, że dosłownie nas zatrzymuje. Że to doświadczenie stało się czarną gąbką, która nadal wchłania, sublimuje nasze światło i tym światłem żyje. Te doświadczenia są tak rzeczywiste, że krzyczą nam: ale zobacz, przecież są banki, ale zobacz, przecież masz kredyty, ale zobacz, przecież nie starczy ci na życie, ukochany. A to ty jesteś życiem. I kiedy odnajdujesz uczucia po stronie strachu, kiedy nie rozróżniasz, że tkwisz w strachu, zapominasz o miłości, zapominasz o swoim pochodzeniu. O świetle, o źródle, w którym jesteś i tylko stałeś się na ten moment doświadczeniem w czarnej scenerii. I z tego masz wyjść. Nie wychodzisz z tego, kiedy sięgasz do programów tego świata. One są pomocą, bo odnajdujesz jakże skuteczną pomoc. Prawdę o swoich wcieleniach. Naprawdę z tego w większości są to programy zmiksowane ci tak,
abyś w to uwierzył. I tym jest czarna kopuła. Tym jest czarny eter, w którego pamięci tego świata, dosłownie w kopule, w wodzie, zapisana jest pamięć wszystkiego tej czarnej rzeczywistości. I miksowana jest to poprzez świadomość i poprzez kontrolę tych światów. Bo jednak tkwisz w ułudzie, myśląc, że ten świat naprawdę pomaga tobie, ukochany. Jeśli ty się budzisz, ten świat znika. I te światy, które stworzyliśmy, mają pełną tego świadomość. Dlatego w żaden sposób nie są zainteresowane przebudzeniem nas jako istoty. Bo pamiętaj, że jesteśmy jednością miłości. Dlatego nie dziw się agresji tych światów, które napierają, które chcą cię zniszczyć, abyś się nie przebudził, bo razisz ich swoim światłem. A kronika Akaszy jest bazą danych, rodzajem globalnej Biblii, w której możesz sięgnąć wiele praktycznych porad, wiele informacji, ale jest to biblioteka, pułapka, abyś zgłębiał, abyś szukał wiedzy jednak poza sobą. Bo w swoim sercu masz analogiczną świadomość, ale ona wykracza daleko dalej. Jest to świadomość serca, jest to świadomość istoty, którą jesteś prawdziwie. I możesz bez przeszkód sięgać tak głęboko, jak głęboko pozwalają ci twoje wibracje. Natomiast analogicznie w czarnym świecie Matrixa do księgi Akaszy możesz sięgać w zwykłej medytacji, w zwykłym skupieniu się, w zwykłym otwarciu umysłu na te światy. Możesz sięgać z zamkniętym sercem. I to jest ta zasadnicza różnica. Ukochany, nie wytłumaczę ci, co znaczy otwarte serce. Bo to ty masz do tego dokonać. Bo kiedy poczujesz jego otwieranie, poczujesz dosłowne trzęsienie ziemi. Poczujesz tak diametralne zmiany w swoim postrzeganiu, że będziesz pewny, że w tym sercu jesteś. Ale to, ukochany, nie będzie zrozumiałe dla świata, w którym jesteś. Nie dziw się, że ten świat będzie postrzegał ciebie jako zwyrodnialca. Bo ty kochasz siebie. Bo ty już nie chcesz się bawić w zabawy tego świata. Bo ty już nie zbawiasz innych. Bo ty już nie tworzysz organizacji. Nie stajesz się mesjaszem dla innych. Ty już kochasz wszystkich. I nie dzielisz ludzi na rodzinę, na bliskich, bo czujesz, że wszyscy są twoi bliscy, bo taka jest miłość. Ty w miłości serca odczujesz, że masz poznać świadomość każdego doświadczenia, w którym jesteś. Natomiast ego mówiło ci, ale nie oceniaj, ale bierz jak leci, ale miłość nie rozróżnia. Ty jednak masz to zobaczyć. Wróćmy do kroniki Akaszy. Ona jest doskonałością tego świata. Ale nie zapominaj, że jest to świat czarny, że jest to świat śmierci, w który przyjął nasz duch. W swoim śnie, w swoim pięknie, w swojej podróży i dał sobie realny sen, którego jesteś przejawem, którego jesteś cząstką, którego jesteś świadomością. Ale kiedy prawdziwie łączysz się ze swoim światłem, odczuwasz tchnienie tego ducha, odczuwasz przepływy, że potrafisz być w każdym doświadczeniu, w każdym wcieleniu. Inaczej mówiąc, patrzysz na siebie jako stwórca. Już wiesz, że stwórca nie istnieje poza tobą, że ty nim jesteś,
Tak samo jesteś stwórcą, jak i stworzonym. Dlatego płyniesz przez doświadczenia, dlatego kochasz pomoc informacji tego świata, poznajesz je, ale już się nie ograniczasz. To coś takiego jak pułapka dla ortodoksyjnych religii, którzy poprzez całe swoje życie dostają do zgłębienia ileś ksiąg i biją czołem, zagłębiają się w te księgi i tak mija ich życie. I to jest pułapka, bo nie doświadczają radości, bo nie doświadczają szczęścia, które mają odnaleźć w sobie. Dlatego nie krytykuję kroniki Akaszy, ale zwracam uwagę, aby jeśli jej dotykasz, to jednak podążyć dalej. Zobaczyć, że za złudną kopułą nieba, która jest tą informacją i programem, jest inna rzeczywistość i ona jest w sercu. I kiedy głęboko się z nią łączysz, ona staje się realna. Przechodzisz do innego świata. W swojej podróży tworzysz sobie inne ciało i uwalniasz informacje, które ci podano, ale które były jednak głęboko przenikniętym programem. Takim, aby cię kodował. Abyś pozostał jednak w starym świecie, w starej rzeczywistości, a ty łudziłeś się, jak prawdziwe są te informacje, jak bardzo się sprawdzają, jak mówią ci prawdziwe odczyty. Dlatego nie zauważałeś manipulacji. Świadomość serca oczyszcza kody. Świadomość serca uwalnia ego. Kronika Akaszy jest grą ego, jest grą ludzkiej świadomości. Dlatego połącz się głęboko z sercem, tym samym uwalniasz ego. Tym samym uwalniasz postrzeganie tego świata jako człowiek i w ten sposób, w żaden sposób nie jest ci już potrzebna informacja kroniki Akaszy, bo to ty jesteś świadomością Boga. I w swoim sercu masz wszystko i to wszystko otwiera się w tobie. Dlatego potrafisz wyrażać wszystko. I swoim sercem możesz tłumaczyć to innym ludziom jako człowiek, ale nie w tym sensie, aby ich nauczać, nie w tym sensie, aby oni podążali za tobą, nie w tym sensie, aby tworzyć nową organizację, bo tak tworzyłbyś nową sektę, które są religiami, tak tworzyłbyś nową doktrynę. Dlatego mówię ci i proszę, nie wierz mi, podąż przez swoje serce. Zobacz świat najpierw jako człowiek, a potem zobacz go jako Bóg, jako doskonałość miłości, którą jesteś. I możesz się podzielić z innymi, ale proszę cię, nie zbawiaj ich mądrością starego świata, bo tak jednak okazuje się, że ich zatrzymujesz właśnie w tym starym świecie. Łudzisz się, że anioły, których przyjmujesz, że mistrzowie, których przyjmujesz, są twoimi przewodnikami po świecie śmierci, po świecie kroniki Akaszy. A naprawdę oni drenują twoją energetykę. Naprawdę oni są twoimi strażnikami. Czasem nazywasz ich tak i nie zauważasz, że naprawdę strzegą ciebie. Nie, abyś nic nie ukradł, ale abyś nie wyszedł z tego labiryntu. Wyobraź siebie, że kroczysz po labiryncie, ale z perspektywy Boga zobacz otoczkę naszego świata, w którym jesteśmy. Zobacz, że ten labirynt zamknięty jest czarną obwolutą. Wyobraź sobie, że to jest labirynt, że to jest nasze niebo, że to czarne niebo, że to jest czarne słońce, że to księżyc, który emanuje trupią energetyką śmierci, tak abyśmy umierali w jej cyklach, w jej zapisach. I z tej perspektywy, w tym głębokim połączeniu, ale nie umysłem człowieka,
ale sercem miłości docierasz do prawdy, do Twojej prawdy, nie prawdy serca Krzesia, tylko prawdy, którą masz w sercu. I tym postrzeganiem odnajdujesz proste spojrzenie, że ten labirynt, którym kroczyłeś, nie istnieje, że Ty go rozświetlasz, że szczęście jest w Tobie, że miłość możesz dać sobie tylko sam, dlatego już jej nie poszukujesz, dlatego jesteś szczęśliwy w tu i teraz, bo to Ty podróżujesz poprzez wszechświat. Jesteś kwantem, jesteś fotonem światła, jesteś światłem, dlatego jako świetlistość zmieniasz wibracje, tworzysz nowe zdarzenia. Kiedy obarczałeś się światłem świata, w którym się znaleźliśmy, kiedy przyjmowałeś jego prawdę, stawałeś się tym niskowibracyjnym światem. Brałeś materiał, budulec, którym jest ta informacja w świecie śmierci i nie zauważałeś tego. Nie zauważałeś prawdy, że wszystko jest energią, że produkty w markecie nie, w tym markecie nie są zdrowe, że to Ty masz je stworzyć, że sięgnąć w głąb swojej świadomości i tu masz prawdę. Kierując się na zewnętrzną bibliotekę, kierowałeś się na pułapkę, na zatrzymanie, na zapisanie siebie jako abonamenta biblioteki Matrixa. Ale teraz idziesz dalej. I tego Ci życzę oraz odnalezienia prawdy w Twoim własnym sercu. Kocham Cię.